Jarosław Więtkiewicz, kierownik oddziału nadzoru i kontroli w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Przyjechaliśmy do gminy Pelpin, podobnie jak przyjedziemy, bądź byliśmy już we wszystkich gminach, ale czy mamy zamiar odwiedzić wszystkie gminy województwa pomorskiego? To jest taka akcja informacyjna, promocyjna związana z nową edycją programu 500+ na nowych zasadach, czyli świadczenie wypłacane jest na każde dziecko w rodzinie do 18 roku życia bez względu na kryterium dochodowe. Jeżeli chodzi o frekwencję na dzisiejszym spotkaniu, czy była ona duża, czy mogłaby być większa? Trudno jest mi powiedzieć, czy mogłaby być większa. Osoby zainteresowane najczęściej mają już wiedzę, mają informacje na temat tego, że od 1 lipca można składać drogą elektroniczną wnioski, a od 1 sierpnia bezpośrednio w ośrodkach pomocy społecznej przez formularz papierowy. Natomiast czasami możemy wyjaśnić pewne szczegóły dotyczące na przykład, co jeżeli rodzina już pobiera świadczenie na to drugie, trzecie dziecko, a jeszcze nie na pierwsze dziecko, czy to wszystko można złożyć za jednym zamachem, czy trzeba czekać, aż okres zasiłkowy minie. Więc takie szczegóły z przyjemnością wyjaśniamy. No, a oprócz tego służymy paroma pamiątkami, które być może jeszcze umilą oczekiwanie na wypłatę świadczenia. Czy przyszli tutaj ludzie, którzy nie orientowali się, czy nie wiedzieli jeszcze, na jakich zasadach to funkcjonuje i co mają zrobić? Mieliśmy tutaj przyjemność rozmawiać z jedną panią, która nie do końca była zorientowana, że może złożyć wniosek na dwoje dzieci, że może to zrobić bądź drogą elektroniczną, bądź drogą papierową od 1 sierpnia. No i że właśnie nie ma potrzeby dokumentowania dochodu bądź utraty dochodu, że w tej chwili już kryterium dochodowe nie jest brane pod uwagę, więc ten wniosek jest znacznie prostszy, bo tylko chodzi o dane osobowe dziecka i dane osobowe osoby, która składa wniosek. W jaki sposób rodzice mogą składać te formularze? Najprościej robić to drogą elektroniczną i najprościej robić to przez bankowość elektroniczną. Jeżeli ktoś ma konto w banku obsługiwane internetowo, to każdy większy bank oferuje taką usługę złożenia wniosków, czy to na świadczenie 500+, czy na świadczenie 300+, czyli ta wyprawka dla dzieci uczących się, właśnie na swoim portalu. Zwykle jest to bardzo czytelne. Niektóre banki wręcz przypominają swoim klientom o tym, że taka możliwość już jest. Więc to jest najprostsze. Istnieje też możliwość złożenia za pośrednictwem portalu Empatia. Trzeba mieć wtedy profil zaufany, albo za pośrednictwem portalu ZUS-u. Więc to jest tam drogą elektroniczną. No a drogą papierową po prostu należy wypełnić wniosek, najlepiej w ośrodku pomocy społecznej. Tam pracownicy chętnie pomagają, objaśniają, jak ten wniosek wypełnić. I to wszystko, wniosek nie jest skomplikowany, więc to zajmie chwilkę. Czy pomagali może Państwo komuś tutaj na miejscu wypełniać wnioski? Czy taka też była możliwość? Wypełnić wniosek dla konkretnej osoby może tylko taka osoba, która ma upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w zakresie 500+. Więc ja na przykład takiego upoważnienia nie mam. Ja mam innego rodzaju upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Ale towarzyszący nam pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej takie upoważnienia mają. Więc gdyby była taka potrzeba, mamy na miejscu komputer z dostępem do internetu, i gdyby taka potrzeba była, oczywiście jesteśmy w stanie w ten sposób pomóc.